Siebrzyska, z tej strony się kłania Szogo. Dzisiaj mam dla Was bardzo, bardzo dobre wiadomości odnośnie Steama oraz ich nowej polityki zwrotów. Mianowicie, jak wiecie, niektóre gry coraz częściej oferują, zanim wyjdą na Steama oficjalnie, zanim będą miały tę premierę, opcję zagrania w ich gry wcześniej. Dokładnie Steam upgrade'ował nam tę możliwość na zwroty. O co dokładnie chodzi? Chodzi dokładnie o to, że powiedzmy tak, płacimy za ekstra wersję danej gry, która się ma nam ukazać, i ta ekstra wersja gry posiada kilkudniowy, albo tam tygodniowy, czy tam dwutygodniowy dostęp wcześniej do jej gry. Czyli po prostu zapłaciliśmy więcej, możemy sobie zagrać wcześniej, zanim zagrają te osoby, kiedy będzie premiera, czyli po prostu zapłaciliśmy więcej, żeby zagrać wcześniej. I za to Steam nam teraz nie będzie liczył czasu. Dokładnie mówiąc, jeśli mamy wersję gry, za którą zapłaciliśmy ekstra, i ta właśnie ekstra wersja gry nam daje po prostu możliwość wcześniejszej zagrania w tę grę przed premierą, czyli powiedzmy tak, premiera jest 20, my gramy sobie już od 10, to ten czas od 10 do 20, czyli premiery gry, nam się nie liczy. Czyli możemy zagrać więcej niż te dwie ustawowe godziny. Po prostu ten czas przed premierą gry na Steamie nam się nie liczy właśnie z tego okresu, że zapłaciliśmy więcej za grę ekstra, dzięki czemu mogliśmy sobie w nią zagrać te kilka dni wcześniej, czy tam tygodni przed premierą, i ten czas przedpremierowy nam się nie liczy dla tych zwrotów w Steamie. Czyli przykładowo gramy wcześniej, tam czas się nam nie liczy, wychodzi gra, jest premiera na Steamie i od tej pory czas się nam liczy i mamy te dwie godziny, po których po prostu nie możemy zrobić zwrotu. Jak tutaj widzicie, jest informacja oficjalna na Steamie. Każdy może z Was to sobie przeczytać na spokojnie, warto. Tu są wytłumaczone detale po prostu, czym jest dostęp z wyprzedzeniem, czym jest to, co powiedziałem. Zakupujecie grę, możecie sobie zagrać wcześniej w nią po prostu. I ja tutaj widzę dwie możliwości. Pierwsza, fajna opcja z testowania gry, czy serio nam odpowiada, czy to jest to coś. Dragon's Dogma dokładnie nam pokazała niestety, że gra może być tak i tak zapowiadana, a wyjdzie tak i tak. Oraz możemy sobie zawsze kupić też taką ekstra wersję, żeby sprawdzić, czy po prostu pójdzie nam na komputerze, jak gra jest optymalizowana. Po prostu to nam daje możliwość testowania gry przed premierą dłużej niż te dwie godziny. I jeśli na przykład optymalizacja gry będzie, wiecie, słaba, po prostu niedokończona, gra będzie nam się strasznie cięła, mamy spoko możliwość zwrotu gry po dłużej niż dwóch godzinek, a wiemy, jak to jest teraz. Dwie godziny zawsze dają nam możliwość po prostu sprawdzenia, czy ta gra działa, czy będziemy z niej zadowoleni, czy twórcy spełnili obietnicę, wiecie, o co chodzi. Więc tutaj mamy fajną możliwość zwracania gry, która może być niewypałem, może być nieudanym zakupem, wiecie, o co chodzi. I to jest spoko ze strony Steama. Pamiętajcie o tym, jak kupujecie gierkę, jest możliwość upgrade'a je przed premierą. Tu nie mówię o Early Access. Early Access, pamiętajcie, to jest coś innego, to się nie liczy. Tylko jeśli po prostu patrzymy za wersję przykładowo Deluxe, mamy te kilka dni wcześniej, czy tam tydzień, dwa, że możemy sobie zagrać przed naszymi kolegami, którzy nie kupili wersji Deluxe, to wtedy nam się czas nie liczy aż do premiery. No, to na razie, trzymcie się, hej hej!